Piątek Renewal dla YouTube'a. Jestem w prokuraturze generalnej i przed chwilą otrzymałem kopię protokołu, którego treść, żeby była szybciej. Jeśli ktoś chce sobie zatrzymać, to może, ale ja przeczytam może. Tu jest może tylko, że za zgodność. I przyjechałem z Gdyni złożyć skargę na działalność sędziów prokuratorów apelacji gdańskiej. Protokół podyktowany przez skarżącego wobec tego, że podwładni prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, oskarżonego ignoranta, poplecznika, równa się zdrajcy RP, inaczej kolesia i cwaniaka, nie przestrzegającego artykułu 253 KPA, co powoduje samodzierżawie w prawach podległych mu instytucji. Rola prokuratury generalnej ogranicza się do przesyłania mych pism do sędziów bandytów i prokuratorów bandytów, popleczników, do mego aktu oskarżenia, przyznającego mi rentę wypadkową. Tu jest trudno czytać. Tu oświadczam, że z grupą oskarżycieli posiłkowych do mego subsydiarnego aktu oskarżenia, znajdującego się w Sądzie Rejonowym Warszawa Śródmieście pod sygnaturą 2KO 297-11, zjawimy się pod biurem Rzecznika Praw Obywatelskich lub Prokuratury Generalnej lub pod Pałacem Prezydenckim i będziemy kontynuować palenie flag RP. Żądam zmuszenia Sądu Starogard Gdański do przestrzegania artykułu 56 KPA, artykułu 338 i 347 KPA oraz jeśli nie zawieszą wyroków grzywny wskazujących mnie za demonstrację pod pretekstem zajęcia terenu oraz wystawienia na widok publiczny. Dalej nie mogę zrozumieć. Oraz bez zgody zarządzającego terenem. Prokuratura Generalna posiada wszystkie pisma, tak, i artykuły zgodnie z artykułem 24 KPA. I załączam załączniki P596, P268, P557, P558, P435, P482, P468, P503, P502, P396, P400, P402, P421, P344, P488, P515, P590, P570, P571, P378 i P540. Dodaję, że wczoraj wniosłem piąty subsydiarny akt oskarżenia za złamanie przepisu postępowania do mego wyżej wymienionego subsydiarnego aktu oskarżenia. Zaraz po wyjściu z tego pokoju, czyli w tej chwili co to otrzymałem, po raz drugi sfilmuję brak tablicy informacyjnej o artykule 253 KPA. Dodaję, że wyroki i załączniki łamią artykuły 41, 46, 54 i 57 KPA. No i jestem w prokuraturze generalnej i teraz filmuję ściany, że nigdzie nie ma tablicy informacyjnej o artykule 253 KPA. Co on powoduje? On powoduje, że pracownicy co chcą, to sobie po prostu robią, a wszelkie pisma skargi odsyłają do oskarżanych o naruszenie prawa sędziów i prokuratorów. Tam jest tylko na drzwiach tablica. Teraz tu jest tablica informacyjna, ale to są tylko ogłoszenia. Tu jest biuro podawcze, gdzie się składa pisma. To na szybie nigdzie nie ma. Tu jest ten słup, który jest ograniczony do przejścia. No i tu jest wejście i teraz jeszcze wejdę na zewnątrz, żeby było widać, czy tu jest w tym pokoiku. Tak samo nie. Ja to półtora roku temu filmowałem, cały czas o tym podnosiłem. No i we wejściu jest tylko... Ja tu demonstrowałem pod tą prokuraturą generalną i nie ma. Jest tylko ofiarą przestępstw, a to, że prokurator generalny nie przyjmuje na skargi, no to tego nie ma. I wszelkie informacje o naszych sprawach są na kanale YouTube'a. I to będzie wszystko, co w tej chwili. O, jeszcze jest tylko, jest tam główna tablica i to wszystko, to co na razie.